Dzień dobry, Paweł Pyplok. Witam Państwa w środę 12 października w wydarzeniach. Zobaczmy, co w dzisiejszym wydaniu. W Teatrze Nowym odbyła się premiera sztuki opowiadającej o złotych latach górnika Zabrze, czyli Chłopcy z Roosevelta. Wyszła z tego świetna powieść, można było się wzruszyć, można się było zaśmiać. Na terenie kąpieliska leśnego w Zabrzu odbył się jesienny bieg leśny. Trasa fajnie oznakowana, także super, pogoda świetna, nic tylko biegać. Gromkimi brawami publiczność nagrodziła spektakl Chłopcy z Roosevelta. Premiera sztuki opowiadającej o złotych latach naszego klubu piłkarskiego odbyła się w tamtym tygodniu. Wśród zaproszonych gości były legendy górnika Zabrze jak Stanisław Oślizło, Jan Kowalski czy Hubert Kostka. Wydarzenie, jak gra na boisku, dostarczyła publiczności wspaniałych emocji. Szczegóły w materiale. Gromkie brawa i owacje na stojąco. Ta reakcja rzeczywiście sprawia nam ogromną radość, też dlatego, że włożyliśmy dużo pracy w ten spektakl. Moja praca to już się tam gdzieś zamknęła na poziomie tekstu, ale to, co wyprawiali tutaj aktorzy, żeby się nauczyć i nie tylko grania w piłkę, ale tego też bardzo takiego precyzyjnego, można powiedzieć matematycznego, dokładnego spektaklu, to jest naprawdę ogromny wysiłek i ogromne brawa dla nich. Takich podziękowań nie brakowało na premierze spektaklu Chłopcy z Roosevelta. Publiczność spektaklem była zachwycona. Wzruszyłam się co najmniej 3 razy. Naprawdę, mimo że nie jestem może na co dzień aż taką fanką piłki nożnej, mam męża kibica, ale mimo to właśnie myślę, że każda kobieta też bardzo dużo może wynieść z tego spektaklu, dużo wzruszeń, właśnie też dużo przecież postaci kobiecych, takich bardzo mocno zarysowanych, także no serdecznie polecam każdej pani. Jestem pozytywnie zaskoczony, no tak streścić historię tutaj górnika, wielkiego klubu, często w humorystyczny sposób, ale również te negatywne aspekty, które się przejawiały w tamtych czasach, naprawdę warte obejrzenia. Super, myślę, że to dla Zabrza obowiązkowa pozycja na liście do obejrzenia. Myślę, że każdy mieszkaniec Zabrza powinien wybrać się do teatru i zobaczyć swój ulubiony klub w pigułce. Jestem mieszkanką Zabrza, tata zaraził mnie sportem. Mnóstwo nazwisk, tych historii, które się przewinęły, jak gdyby poprzypominało mi fantastycznych piłkarzy tego klubu. A tych legend na samej premierze nie brakowało. W pewnym momencie te fragmenty swojej kariery piłkarskiej i aktorzy przypominali na scenie teatru, no to wzruszyło mnie osobiście. Finały, półfinały, spotkania z Romą, z Manchesterem, no i wiele, wiele innych przypadków, które towarzyszyły nam w trakcie kariery. Przypomniała się historia? Dobre wspomnienia, panie Janie? No na pewno. Podobał mi się ten spektakl, mi się bardzo podobał. Poleca pan? Tak. Ja grałem w Górniku sporo lat, spędziłem sporo lat czasu w Górniku, dlatego powiedzmy taki spektakl dotyczący tego zespołu, no to jest zawsze przyjemność, to nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. Spektakl opowiadający o największych sukcesach naszego piłkarskiego klubu to lokalna opowieść inspirowana książką Pawła Czado. Bardzo byłem ciekaw, jak uda się połączyć te miliardy wątków. I udało się, trzeba też oczywiście pamiętać, że te historie, na przykład jedna osoba mówiła kilka historii kilku piłkarzy, to było połączone, to było jakby wybełtane i wyszła z tego świetna opowieść, można było się wzruszyć, można się było zaśmiać. Bo to historia o ludziach, którzy tworzyli legendę klubu, która do dziś jest zapisana na kartach stuletnich dziejów naszego miasta. Ten spektakl powinien zobaczyć każdy szanujący się kibic. Po pierwsze doskonały test, żeby rozpoznać zawodników. A po drugie myślę, że aktorzy przekazali to, co powinno w każdym sercu piłkarza Górnika Zabrze grać. Ta miłość, która jest zawsze niezależnie od wyniku, ta identyfikacja, no i to, co wybrzmiało. Nie ma Zabrza bez Górnika, nie ma Górnika bez Zabrza. Górnik Zabrze jest ikoną tego miasta i bardzo fajnie, że ten spektakl powstaje właśnie teraz, ponieważ on może upowszechnić pewną wiedzę,
o pewnym świecie, który był dobry, który był lepszy od tego świata, w którym my żyjemy teraz. Ktoś, kto wie o Górniku dużo, wyciągnie z tego wszystkie smaczki, tą piękną, wielką historię. A ktoś, kto o Górniku nie wie nic, wyciągnie z tego ponadtematyczną, taką uniwersalną opowieść o człowieku, o życiu, o dążeniu do sukcesu, o dobrych i złych stronach. Także jako kibic, jako pracownik klubu jestem nieprawdopodobnie dumny, że mogę chociaż w części być częścią Górnika, który został pokazany na scenie, a jako człowiek jestem dumny, że byłem na tej sztuce, bo ona pokazuje po prostu uniwersalne wartości. Premiera była nie tylko czasem dla sztuki, ale też okazją do spotkań. To, co dziadek opowiadał, zgadzało się z tym, co było na scenie? Tak, no wiadomo, że troszeczkę jakby ten charakter artystyczny jest wiadomo, że bardzo rozmydlony i troszeczkę inaczej interpretowany, ale jeśli chodzi o samą sztukę, to bardzo fajnie, no generalnie pokazana rzeczywiście historia tamtych czasów też piłki. To akurat z tymi opowieściami się zgadza, czyli jedność drużyny, taki bardziej rodzinny charakter całego klubu przede wszystkim i też drużyny. Więc to na pewno się zgadza, to taki główny, dość wzruszający motyw przewodni sztuki i przy okazji też rzeczywiście życia, tak, i tego, które wtedy miał miejsce, całej historii klubowej. Historii, którą tworzyły także same rodziny wielkich piłkarzy. Tak do końca jakby nie mogłam się uchwycić jednej postaci, musiałam tak naprawdę zagrać te wszystkie żony, bo one tak naprawdę bardzo były blisko tego wszystkiego, tych swoich mężów i one przeżywały to na swój sposób. Często nikt o tym nie wie, nikt się nad tym nie zastanawia i to było dla mnie jakby takie wyzwanie. Ale te wyzwania zainspirowały aktorów. O Górniku wcześniej wiedziałem naprawdę niewiele, ale dzięki temu przedstawieniu raz, że poznałem kulisy sław, a poza tym byłem na stadionie Górnika. Pierwszy raz w życiu w ogóle byłem na stadionie podczas meczu. To było naprawdę duże przeżycie. Po tej pracy nad tym spektaklem doszedłem do wniosku, że jest to jednak dziedzina, którą warto się zainteresować, którą warto śledzić i każdy kulturalny człowiek powinien też mieć gdzieś w swoim kręgu zainteresowania również sport, nawet taki jak futbol. W Teatrze Nowym Chłopców z Roosevelta będzie można jeszcze zobaczyć 17 października. Na terenie kąpieliska leśnego w Zabrzu odbył się jesienny bieg leśny. Biegi odbywały się na dystansach 5 i 10 km. Można także było wziąć udział w marszu Nordic Walking na 5 km. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Po raz pierwszy jako MOSiR Zabrze zorganizowaliśmy samodzielnie bieg jesienny. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić ten wyjątkowy rok dla miasta Zabrze, czyli obchodzoną rocznicę stulecia nadania praw miejskich. No i chcieliśmy też sprawdzić się jako organizator i zachęcić wszystkich mieszkańców Zabrze i nie tylko, bo mamy tutaj wielu uczestników również z ościennych miejscowości do tego, żeby aktywnie spędzić czas w sobotę. Aura nam sprzyja, więc myślę, że to dobra droga do tego, żeby kontynuować to wydarzenie. Jesienny bieg leśny przyciągnął wielu amatorów biegania. W czterech kategoriach wiekowych w biegu wystartowało 141 uczestników. To bieg był trudny, bo w sumie to mało biegam i tak trochę się tutaj wyrwałem na te 10 km, no ale jakoś daliśmy radę. Sprawiło dość dużo problemów dzisiaj, aczkolwiek zawsze przyjemnie pobiegać w sobotę z rana. Oceniam bardzo dobrze, bo generalnie wszystkie biegi są super. Biegam 12 lat. A jak pani ocenia ten dzisiejszy bieg tutaj? Bardzo fajny, trasa bardzo fajna, wcale nie jest jakoś wymagająca. Dużo fajnych takich terenów, no i bardzo ładnie. Medale jeszcze. I piękne są medale, bardzo ładne. Nie był trudny, chociaż jeszcze odczuwałem trochę start w półmaratonie w zeszłym tygodniu w Katowicach. Ale bardzo przyjemna trasa. Ja biegam rekreacyjnie tylko dla siebie, a jeżeli chodzi o ten bieg, fajnie, co jakiś czas wolontariusze, trasa fajnie oznakowana, także super, pogoda świetna, nic tylko biegać. Wśród 19 osób, które postanowiły przejść 5-kilometrową trasę marszem Nordic Walking, była też pani Alicja. Chód był ciężki, to jest mój pierwszy chód, bo ja cały czas biegałam z całą naszą ekipą. Pierwszy start o kijkach ze względu na kontuzję. Ale nie odpuszczam, więc myślę, że do przodu. Spółka MOSiR bardzo się stara, żeby ten obiekt żył przez cały rok. Jesienny bieg, który wraca do Zabrza,
Z tego, co dowiedziałam się od uczestników, to były tutaj również biegi wiosenne i zimowe i już czekają na bieg zimowy. Jest przepiękny i wszyscy to podkreślają. Wśród uczestników wielu mieszkańców Zabrza, ale również osoby, które przyjechały, na przykład pani aż z Częstochowy, czy z innych miast, z Gliwic, z Psar, po to, żeby cieszyć się tą piękną przestrzenią i żeby realizować swoje pasje związane z bieganiem i z Nordic Walkingiem. Już w tę sobotę zaczyna się 21. Festiwal Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona. Wydarzenie to 12 spektakli, na które składają się najbardziej znaczące inscenizacje dramatu polskiego i obcego. W wykonaniu najlepszych zespołów teatralnych z całej Polski oraz m.in. spotkania z samymi twórcami. To prawdziwe święto miłośników sztuki teatralnej, które od ponad 20 lat organizuje miasto Zabrze oraz Teatr Nowy. Serdecznie zapraszamy Państwa na ten festiwal. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia i do zobaczenia.